sytuacja w Aleppo jest na krawędzi katastrofy humanitarnej. Brakuje właściwie wszystkiego. Brakuje przede wszystkim jedzenia. Ja rozmawiałam 2 tygodnie temu z ludźmi we wschodnim Aleppo i już wtedy mówili mi, że ich zapasy są na wykończeniu. Oczywiście są to osoby, które te zapasy miały. Bardzo wiele osób po prostu nie miało już z czego robić zapasów, więc żyły z dnia na dzień. Nie ma jedzenia, nie ma leków, nie ma paliwa, które jest bardzo potrzebne nie tylko do tego, by ogrzewać mieszkanie czy gotować obiad, ale również do tego, by udzielać pomocy ludziom potrzebującym. To znaczy, jeśli nie ma paliwa, to karetki nie mogą jeździć. Jeśli nie ma paliwa, to organizacja Białych Hełmów, która wydobywa ludzi spod gruzów, nie może uruchomić swojego sprzętu. Jest zaledwie kilka punktów medycznych, nie można tego nazwać w pełni funkcjonującymi szpitalami, w których również brakuje praktycznie wszystkiego, brakuje sprzętu, ale również brakuje lekarzy, którzy mieliby tę pomoc ludziom dostarczać. W oblężonym Aleppo mieszka około 250 tysięcy osób. Może nawet 275 tysięcy osób. Jeżeli mówimy o tym, że lekarzy jest zaledwie 30 kilku, jest to kropla w morzu potrzeb. Aleppo nie ma czasu, nie ma na co czekać. Pomoc musi dotrzeć tam natychmiast.